majowy letarg. Wieczór dziś u koleżanki czuł się jak geodeta, bo miał przyjść dzielić działki feta. Wsypał szybko w dilerki w pośpiechu, czyste grudki, 1000 skrystalizowanych grzechów. 20 lat, z czego 1/5 już w tej branży. Czuł się jak kat, robiąc w prochach znowu tranzyt zła, ale zrobił dla tej domówki wyjątek, nie dosypał szkła, niech śluzówki czekają na piątek, ta. Wyszedł przed blok, by spalić sobie szluga, noc jeszcze długa, ten wieczór ciągnie się jak nugat. Naprzeciw nieznajome piły Tatry, a obok nich hałas na moment uderzyły kapsle o chodnik. Co z nim? Jedna z nich zauroczyła go klasą, bo jedyne co tam wtedy otwierała to parasol. Deszcz to jedyny był filtr między ich wzrokiem, nie chciała wejść, lecz flirt nie zostawił jej pod blokiem. Co będzie dziś? Nie wiem, nie wiem. To może jeden z twoich najlepszych dni, albo najgorszych, i możesz stracić wszystko lub nic. Więc po prostu nie wiem, co będzie dziś. Co będzie dziś, nie wiem, nie wiem. To może jeden z twoich najlepszych dni, albo najgorszych, i możesz stracić wszystko lub nic. Więc po prostu nie wiem, co będzie dziś. Godzina 12, zastała ich na kanapie centrum miasta w Warszawie, tak rozmawiali o rapie. Czuł jej dłonie, budząc się tak koło niej nazajutrz. Poczuł chwilę się, jak gdyby był po tamtej stronie raju. Bandit Queen, w ich głowach było coraz więcej pytań. Z tym, że ona to królowa, on raczej to bandyta. Spytał, kogo to obchodzi, mnie odpowiedziała ona. Poczuł wtedy, jak się rodzi w nim odpowiedź. Miał już dość, nie dealując, tak przeczekał całe lato. Na jesieni za to czekał już na niego prokurator. Suma strachu to dla niego były grzechy, dodać cele. Dostał tyle paragrafów, że starczyłoby na 4. Skumał błąd, ale teraz sąd to cenzor jego marzeń. Zatrzymał mu czas tak jak mrok na słonecznym zegarze. Gdy ostatni raz ją widział, to czas pędził tak bez przeszkód i zostawił mu tęsknotę na krawędzi tego zmierzchu. Co będzie dziś? Nie wiem, nie wiem. To może jeden z twoich najlepszych dni, albo najgorszych, i możesz stracić wszystko lub nic. Więc po prostu nie wiem, co będzie dziś. Co będzie dziś, nie wiem, nie wiem. To może jeden z twoich najlepszych dni, albo najgorszych, i możesz stracić wszystko lub nic. Więc po prostu nie wiem, co będzie dziś. Długi rok siedział w celi, bo pchał prok, skumał błąd. Kruszył szkło, teraz przez to szkło dotyka jej rąk. Choć krył łzy, pisał wciąż do niej listy z więzienia, że dla takich jak my nasz dom jest tam, gdzie nas nie ma. To już ostatni płacz, wyjście miało nadać sens. Wyjęła z szafy płaszcz ubrany wtedy, kiedy padał deszcz pod tym blokiem, gdy wiedzieli, że są dla siebie stworzeni, i znalazła w nim pamiątkę, kryjąc swe dłonie w kieszeni. Przypominała sobie, skąd się wziął ten sywnik. On jej to oddał wtedy, gdy miał skończyć z tym dziś. Chciała sprawdzić, czy ten proszek coś zmieni i czy warty był niewoli, której on doświadczał w celi. Dnia, kiedy wychodził, nikt nie czekał pod więzieniem. Jadąc na osiedle do niej, widział, że coś tam się dzieje. Karetka, los mu wystawił przedstawienie. Jeszcze nie wiedział, że to ona zagrała w tej scenie. Co będzie dziś? Nie wiem, nie wiem. To może jeden z twoich najlepszych dni, albo najgorszych, i możesz stracić wszystko lub nic. Więc po prostu nie wiem, co będzie dziś. Co będzie dziś, nie wiem, nie wiem. To może jeden z twoich najlepszych dni, albo najgorszych, i możesz stracić wszystko lub nic. Więc po prostu nie wiem, co będzie dziś. Dusił domofon, któryś raz nie odbierała telefonu. Szybciej mijał czas, a w nim strach znowu. Krew zaczęła tętnić szybciej, a tymczasem ambulans wyłączył sygnał, bo nie spieszył się już nigdzie. To była śmierć, jakich pełno, historia, jakich mało. Teraz już znasz tą jedną na pewno. Co ci to dało? Nic, a powinno. Postaw się na jego miejscu, poczuj tą pierdoloną bezsilność. Tą bezsilność, gdy nie ma nic, nie ma nic. Chud, Ania nie żyje. Co?